Cmentarz wojenny numer 79 w Sękowej o powierzchni 1893 m2 został założony według planów Hansa Mayera, głównego projektanta austriackich cmentarzy w czasie I wojny światowej w okręgu trzecim Gorlice. Położony jest na wzgórzu Kawiory. Przy naroszach ogrodzenia znajdują się dwa słupki geodezji wojskowej HV. Brama z żelaznych prętów, mocowana na kamiennych słupach, zwieńczona kamiennymi kulami. Cmentarz ma kształt prostokąta o wymiarach około 42 na 35 metrów. Teren cmentarza podzielony niską skarpą i schodkami na dwa taresy zajęte przez kwatery. Na cmentarzu znajdują się żeliwne krzyże nagrobne na betonowych cokołach, z których zachowały się trzy duże łacińskie, 73 krzyże żeliwne średniej wielkości, na których widnieje data 1914-1915 oraz dwa małe z wieńcem. Ponadto znajduje się 14 żeliwnych tablic z nazwiskami poległych, na których wiele polsko brzmiących nazwisk. W grobie numer 75 pochowany jest Andrzej Szukała z Poznańskiego, który należał do 46. pruskiego pułku piechoty. Elementem centralnym jest zbudowany z piaskowca obelisk zwieńczony betonowym krzyżem. W dolnej części obeliska znajduje się wnęka, w której znajduje się tablica inskrypcyjna z napisem w języku polskim i niemieckim. Ta góra zawiera skarby, wierność, odwagę, męstwo. Wiara dała siłę, Bóg dał zwycięstwo. W 52 grobach zbiorowych i 53 pojedynczych spoczywa 491 żołnierzy, w tym znanych z nazwiska 237. Pochowano tu 109 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 190 niemieckiej i 192 rosyjskiej. Żołnierze austriacy rekrutowali się z 36. i 98. pułku piechoty, złożonego głównie z Czechów oraz Niemców, niemieccy z 3. i z 22. bawarskiego pułku piechoty oraz 46. pruskiego pułku piechoty. Większość z nich poległa podczas operacji gorlickiej 2 maja 1915 roku oraz w potyczkach marcowych i kwietniowych 1915 roku. Cmentarz ten w wyniku licznych niedbałych remontów, ostatni w 1999 roku, wymaga jak najszybszego kapitalnego remontu ogrodzenia. Mur ogrodzeniowy od strony południowo-zachodniej runął 4 lata temu i tak wygląda na dzień dzisiejszy, to jest na listopad 2018 roku.